Witam Was, kochane dzieci. Dzisiaj Pani Majka zrobi dla nas super niespodziankę, czyli żelki. Pani Majko, co będziemy potrzebować do tego przepisu? Z narzędzi, z przyborów, garnek. Jeśli macie w domu, to takie foremki. Z produktów sok, u mnie z śliwek. Oraz 4 łyżki żelatyny. I ewentualnie łyżeczkę do pomocy. Wlewamy sok do garnka, 250 ml oraz naszą żelatynę wsypujemy. Całe 4 łyżki. Całość dokładnie mieszamy. Możemy chwilkę poczekać, żeby żelatyna nam napęczniała. Mieszany sok z żelatyną trzeba zagotować na piecyku. Przenosimy się teraz na piecyk, delikatnie podgrzewamy, myślę, że około 1 minutki wystarczy, tak aby żelatyna rozpuściła się w naszym płynie, w naszym soku. Ważne jest, abyśmy naszego soku nie zagotowali. Myślę, że konsystencja i żelatyna już się rozpuściła, możemy wracać do dalszej pracy na stół. Teraz przelewamy do foremek nasz sok z żelatyną. Tutaj troszkę gęste nam wyszło, ale myślę, że zależy to dużo od soku, jaki dodamy. Super i na pewno będzie bardzo smaczne. Tak. Na ten deser myślę, że poczekamy około godzinki do dwóch i będziemy mogli zajadać się pysznymi żelkami. Jeśli będziemy mieli spory problem, aby to wyciągnąć, możemy polać gorącą wodą, ale tutaj chyba rodzice nam bardziej pomogą w tym zadaniu. Nasze żelki się chłodzą w lodówce, a my tutaj mamy już przygotowane, bo na pewno zauważyliście, że jest to w innej foremce. Zobaczcie, jakie wyszły nam piękne owoce. Ananas, banan, jabłuszko, winogrono. Rewelacja. Słuchajcie, wyszły nam super żelki. Ja oczywiście się skuszę, żeby spróbować i powiem Wam, jakie są w smaku. Pyszne. Zrobicie w przedszkolu? Zrobimy. Rewelacja. Rewelacja. Ja się poczęstuję winogronem. Smacznego Wam życzymy.